A więc witam was w dzisiejszym odcinku na moim kanale. A dzisiaj wielkie karmienie wszystkich kolonii na kanale. Dawno nie było karmienia, więc robimy karmienie. Już mam trochę większe kolonie. W każdej kolonii jest minimum jedna robotnica, więc może być ciekawie. Najbardziej oczywiście ciekawym będzie moja kolonia Messer Barbarus. Ta oczywiście większa, choć w tej mniejszej też pokładam duże nadzieje. Ale zanim to, subskrybuj kanał. Taki sam czerwony przycisk, który się dawał wam się na ekranie. Kliknij tam na dole, a my przechodzimy już do odcinka. Dzisiaj ich jedynie będą karaczany tureckie, więc będzie fajnie. Niektóre się ruszają, ale one prędzej czy później właśnie tutaj zginą. A więc na pierwszy rusz idzie kolonia Lasius Flavus. Średnio ją widać, bo kolonia leży praktycznie na ciemnym korku, bo trochę przypleśniał, ale to nic. I damy jej małego karaczana. Ogólnie ten odcinek będzie dość szybki, gdyż... Aż nie szybki, ale początek filmu będzie szybki, żeby dać wszystkim karaczanom szybko, a czy wszystkim mrówkom dać szybko karaczana, a później spadać, co się właśnie z nim stanie. Może wyjmijmy już ten miód, a teraz dajmy karaczana tureckiego. Dobra, więc mamy karaczana tureckiego już u Lasius Flavus, więc wrócimy do tej kolonii, jeśli to się stanie. Jeśli mrówki zaatakują karaczana. Już tutaj widzę, że jest lekki ruch, ale to najwyżej jak będzie się coś działo, to wrócimy do tej kolonii. A tutaj mamy kolonię Peidole Palidula. Tutaj musi być szybka akcja, gdyż jak możecie wiedzieć, mrówki są praktycznie przy wacie, więc nie chcę tutaj mieć jakiejś potężnej ucieczki, więc po prostu sobie weźmiemy, szybko otworzymy, wyjmiemy, co mamy wyjąć. Tutaj to i weźmiemy im, dajemy małego karaczana. Już tutaj lekka ucieczka jest, ale to na spokojnie. No, jak możecie widzieć, karaczan już w środku i zobaczymy, co się z nim stanie. Ja tutaj połapię mrówki i dam je oczywiście do środka. Tutaj mamy kolonię Lasius Niger, jedna robotnica, lecz nie wiem, gdzie jest jedna robotnica. Najprawdopodobniej, o, jest pod królową najprawdopodobniej. Tutaj na razie po hibernacji nie ma jaj, ale nie przejmujemy się tym, dajemy im cały czas miód i właśnie karaczana teraz im dam. Więc zobaczmy. Myślę, że możemy wyjąć im ten miód i dam im go, jak zjedzą właśnie karaczana. Tutaj też poleci mały karaczan. My mogłem dać Peidole większego karaczana, ale wziąłem pierwszego z brzegu. Tutaj mamy dość takiego małego. No, jakbyście widzieć, odpada noga. Tutaj karaczan już jest w środku. Myślę, że kolonii nie powinno nic się stać. Tak mi się wydaje. Tak to wygląda. I mam nadzieję, że się pożywią tym karaczanem i zaczną składać jaja. I tutaj mamy kolonię Messer Barbarus. Około chyba 6 robotnic jakoś tak. I im też damy jednego z mniejszych karaczanów. Myślę, że taki powinien być odpowiedni. Nie chcę wywoszyć, ale teraz wam pokażę jego w środku. On też już trochę się rusza. Ale to nic, te mrówki sobie z nim poradzą jak najbardziej. Więc tutaj dajemy do środka karaczana. Mamy go już w środku. On nie przejdzie przez tą barierę tutaj. Mamy go już w środku. Ta jedna mrówka już się nim zainteresowała. Ale to przejdziemy dopiero sobie za chwilę, jak damy wszystkim koloniom karaczana. No i tu mamy kolonię Campomotus Herculeanus. Jak możecie widzieć, około chyba 6 robotnic. Podpiąłem im ostatnio arenę po chyba Campomotus Fentrzenkoj. Dałem im miód tutaj, pożywiły się trochę miodem. A teraz właśnie dajemy im karaczana do środka. Dobra, więc karaczan ląduje tutaj do środeczka. Nie daję go do probówki, gdyż w tej probówce, tak jak u Campomotus Nicobarensis, mogłyby sobie go przesunąć jakby do waty. Więc już teraz tego nie robię i lecimy do dwóch ostatnich kolonii i później zobaczymy, czy jakaś kolonia się nimi zainteresowała. No i tu mamy kolonię Campomotus Nicobarensis, która po oddaniu karaczana naprawdę bardzo szybko wystrzela jajkami. A musi być, pod królową jest pełno jajek i to właśnie po ostatnim karmieniu ona tak złożyła te jajka. A więc bez przedłużenia dajemy im karaczana i zobaczymy, co się stanie. Dobra, więc dajemy im tutaj blisko tego karaczana. Trochę sobie odsuniemy. Tutaj sobie go damy i zobaczymy za chwilę, co się stanie. I tutaj widzowie, musi być szybka akcja przy Messer Barbarus, bo wiem, mrówki chodzą po wieczku i niestety już bariera nie działa. Muszę zrobić kolejną barierę i damy im na szybkości 2 karaczany. W pojemniku już się dzieje młyn, ale próbuję otworzyć. Niestety nie mogę, bo wszystkie mrówki stoją pod tym. Ale za chwilę ogarnę to i wrzucę karaczany i zobaczycie prawdziwą wojnę z karaczanami. Dobra, widzowie, myślę, że teraz będzie szybka okazja, żeby dać im tego karaczana. Jedna mrówka już uciekła. W sumie dwie mrówki już uciekły. A tu zobaczcie, co się dzieje u mniejszych mesorów. Przed chwilą karaczan turecki zaatakował prawie królową. Przeskoczył przez to. Tam dwie mrówki się nie zajmują, królowa już tutaj się denerwuje. No tu się dzieje naprawdę duży młyn. O, ja muszę siedzieć tutaj. Karaczan się jeszcze trochę rusza, lecz on nie jest dla niej szkodliwy. A tutaj możecie widzieć dwie mrówki Messer Barbarus chodzą sobie po pojemniku. A tu możecie zobaczyć właśnie, co tutaj się dzieje. Niestety to... O, chyba teraz zapała ostrość, ale patrzcie na tą ściankę. I ona tak właśnie zawsze przy karmieniu. Tak jak możecie zobaczyć, Messer Barbarus no nie odpuszcza. Jak zobaczą karaczana, no to nie ma przebacz. Tak właśnie to wygląda. A tu mi mrówka chodzi po statywie z książek. A tu druga.
Ja mam się zobaczyć kolonię Mesor Barbaros, tylko tą mniejszą. Tak właśnie to wygląda. Tam około dwie mrówki przy Karaczanie stoją i właśnie go zjadają. Karaczan już się nie rusza, już został już zabity. Tutaj królowa jeszcze coś się martwi, ale myślę, że wyjdzie im to na dobre, jak dostaną Karaczana. Mimo tego i tak mają bardzo dużo jajek. Możecie zobaczyć tutaj, że mają obok królowej jest bardzo dużo larw i jajek. I jedna tam już brązowa poczwarka, więc będzie kolejna nowa robotnica. Obok królowej siedzą trzy, a obok Karaczana siedzą dwie. Więc mamy pięć robotnic, a za niedługo będzie szósta. I jak możecie wiedzieć, pełno poczwarek i jaj i larw obok Messer Barbarus. I tak to właśnie wyglądało u Messer Barbarus. Przejdźmy teraz do innych kolonii, które zajmują się aktualnie Karaczanem. Tak to wygląda u Pejdole Pajdula. Jak możecie wiedzieć, bardzo duże zainteresowanie Karaczanem tureckim jest. Naprawdę tutaj już wyższa kasta fajnie jest widoczna. Jak możecie wiedzieć, ta wyższa kasta właśnie tutaj dominuje, gdyż no poumierały te jakby najsłabsze robotnice po hibernacji. A tak to jak możecie wiedzieć, bardzo, bardzo fajnie sobie tutaj radzą właśnie z jedzeniem. Dostały odpowiedniego Karaczana, chociaż mogły dostać trochę większego, ale zapomniałem właśnie, że mam kolonię trochę mniejszą, Lasius Niger chyba. Do jakichś kolonii po prostu dałem za dużego Karaczana i im po prostu to zostało taki malutki. Ale myślę, że damy im drugiego za dwa dni. No i tak to wygląda u Lasius Flavus. Jak możecie widzieć, też bardzo duże zainteresowanie. One wcześniej tak się nie rzucały na tego Karaczana tureckiego, lecz po jakimś czasie, gdy jest ich już coraz więcej, widać to właśnie, jak zajmują się swoim zdobytym pokarmem. Bardzo ładne mrówki. U mnie mają dość duże przyrosty, bo jest ich już około chyba 30-35, a jak widzę, to na wacie są jakieś jajka i już larwy. Więc czekamy na aktualizację kolonii Lasius Flavus. Ogólnie możecie napisać, jaką kolonię chcecie zobaczyć w następnym odcinku, gdyż no, ostatnio spełniłem jakby życzenie widza i nagrałem o Camponotus Nicobarensis, więc możecie przekazać mi informację, jaką kolonię teraz potrzebujecie. A tak to wygląda u Camponotus Herculanus. Jak możecie widzieć, jedna królowa próbuje Karaczana wepchnąć do gniazda. Ogólnie tutaj przed tym goniły dwie robotnice, ale jakby jedna robotnica zajmuje się aktualnie Karaczanem i pewnie już się nim pożywia. Więc tak to wygląda właśnie u Camponotus Herculanus. A tak to wygląda właśnie teraz w gnieździe. Czy są jakieś larwy? Aktualnie chyba są. Ewentualnie pod królową są jakieś larwy. Możemy zobaczyć z drugiej strony. Widać jakieś larwy? Aktualnie chyba nie. Nie widać larw. To jej robotnica właśnie walczy z Karaczanem. A tak to wygląda u Camponotus Nicobarensis. Jak możecie wiedzieć, robotnice się rzucają na Karaczana, więc myślę, że możemy im dać jeszcze jednego. Tak to wygląda. Myślę, że jeszcze jeden by się im sprzedał, więc zaraz im tutaj wrzucimy. A tutaj robotnice pilnują królowej i jaj. A tutaj pożywiają się, żeby królowa puściła kolejny potężny pakiet jaj. Więc teraz rzucamy im kolejnego, bo został mi jeszcze jeden. Dobra, więc rzucamy im kolejny na Karaczana. Myślę, że rzucimy go tutaj. I one jak najbardziej wszystkie oba te Karaczane zjedzą, bo no i tutaj już jest fajna kolonia też. Myślę, że Mesory też by zjadły, ale trochę tam zaczął być szum i po prostu by mi wszystkie pouciekały. A gonienie kolonii po jakby biurku i wsadzanie ich, jeśli jest młyn jeszcze, no to jest trudne zadanie. Ale myślę, że za niedługo pokażę wam, jak zrobię terrarium szklane dla właśnie tych oto Mesor Barbarus. Znaczy tutaj mamy Nicobarensis, ale chodziło mi o Mesory, które widzieliście wcześniej, które mam największą kolonię na hodowli, które właśnie dzięki Karaczanom tak wzrosły. No i to by było na tyle odcinka. Subskrybujcie kanał, taki sam czerwony przycisk, który wyświetlał chyba się na ekranie. Kliknij tam na dole, a my widzimy się już w następnym odcinku. Do zobaczenia, cześć!